Zobaczcie, myjemy obiad, a na podłodze Dante. Dante! Dante! Kci, kci, kci. No patrz. Kolego! Kolego! A pokażę wam. Tutaj ma tą. Pokaż tą twoją. O, widzicie? Nie karm, nie karm. O, proszę, nie karm mnie. Mam rodzinę, idą. Dantuś. Śliczno, to pokaż się. No nic, poszedł sobie. Zobaczcie, moja scrunchie znowu. Mamy słoneczko, jestem w Newcastle i chcę wam opowiedzieć o sytuacji, która mi się przed chwilą wydarzyła. Thank you very much. Byłam sobie, a weszłam sobie do płyciaka i taki pan starszy podchodzi do mnie, pyta się, przepraszam, czy możesz mi pomóc? A ja mówię, jasne, on, pracujesz tu? A ja mówię, nie, nie pracuję tu. A on mówi, a to przepraszam, mówię, nic się nie stało, ale to może panu wciąż pomogę. No i szukał witaminy D, tylko bez kalcjum, i tam szukaliśmy tej witaminy, ja mu tam pomogłam szukać. Okazało się, że nie było, bo była D3 z kalcjum w tym składzie. No, ja mu mówię, żeby sobie poszedł do Hallenbared albo zobaczył Boots. No i tam zagadał, czy mam męża i tak dalej, czy mam chłopaka. O, i się zdziwił, że ja to już mam dzieci. No i skończyłam z nim rozmawiać, a taka pani śmiała się stała, śmiała się, i jak skończyłam z nim rozmawiać, to ona do mnie, excuse me, a ja do niej, że ja tu nie pracuję. A ona, że o, przepraszam, przepraszam, a ja, ale proszę się nie martwić, bo ten pan też myślał, że ja tu pracuję. Także taka zabawna sytuacja, wyglądam jak pracownik sklepu, wychodzi na to. Teraz idę znowu celem małych poszukiwań ewentualnych materiałów do szycia, bo teraz będziemy mieli w poniedziałek bank holiday, a dzisiaj jest piątek i wiem, że w poniedziałek nigdzie nie pojadę, więc teraz na 3 dni, no ze względu na to, że dzieci będą w domu, Krzysiek będzie w domu, prawdopodobnie nigdzie nie będę jechała, tym bardziej, że to bank holiday, jakbyśmy mieli już gdzieś jechać, no to gdzieś bardziej na wycieczkę, aniżeli na jakieś tam zakupy, tym bardziej, że w bank holiday to raczej zakupy chyba się nie zrobi. Nie pamiętam, jak to zawsze jest. No. Więc tak się przejechałam, bo jest piękna pogoda. Jeszcze stwierdziłam, jeszcze w tym tygodniu skorzystam z tego, że jest fajniej w ogóle. No i że mam, tak powiem, południe wolne, nie? A kącik modowy dzisiaj jest taki. No. Głupio mi tak pokazywać, jak wyglądam, ale stwierdziłam, a będę wam pokazywać, a co tam. Wszyscy pokazują, to ja też będę pokazywać. Dlaczego miałabym tego nie robić? Dobra, idę szukać lumpów. Oczywiście nigdy nie jestem pewna, czy weszłam w dobrą uliczkę, bo te uliczki tu są podobne. I są dwie takie do siebie prawie, że równoległe. No. Ale dobra, chyba jestem na dobrej uliczce. Ja tu dzisiaj jepię życie. Jestem na Granger Market. A co do Granger Market? Okazuje się, że tu w pierwszą sobotę każdego miesiąca jest organizowany kiermasz dla rękodzielników. I tylko bardzo trudno się jest dostać. Mają bardzo długą listę oczekujących, bo wiecie, skąd się dowiedziałam? Sorry? Dowiedziałam się dlatego, ponieważ ja teraz zarezerwowałam na naszej grupie dziewczyńskiej, na naszej tutaj, tej naszej, odezwała się dziewczyna, która organizuje kiermasz. No i się zapisałam na 25 maja i ona właśnie teraz w tą sobotę będzie miała też tu kiermasz, ale nie jako organizatorka, tylko jako wystawca. Będzie miała swoje stoisko właśnie tutaj na tym Granger Market. No, więc do niej zagadałam na ten temat, mówi, że bardzo ciężko jest się dostać. No oczywiście standardowo trzeba sobie wykupić ubezpieczenie albo mieć aktywne, no ja mam cały czas. No i polować na miejsce. Dała na miarę, gdzie to można załatwić. No nie powiem, tutaj chciałabym mieć, bardzo chciałabym mieć. To będzie jest jej pierwszy tutaj kiermasz, więc ona nie wie jeszcze, jakie efekty są, no ale
no, sądzimy jednogłośnie, że jest to duże miejsce przelotowe i dużo się tu dzieje, więc też dużo ludzi na pewno tutaj będzie i liczy na to, że to będzie sukces. No ja też tak myślę, że powinno być całkiem spoko. Dobra, idę sobie kupić, bo jestem przy stoisku z tym, z materiałami do szycia innymi takimi, więc sobie po prostu coś pooglądam, to stoisko. Już tu kiedyś byłam, pamiętacie? Dobra, kupiłam sobie kredyt do zaznaczania na materiale, bo mi się już skończyły. I kupiłam sobie jeszcze gumkę elastyczną do robienia scrunchies, bo coś ta, którą mam, mi nie pasuje. Ja się jakoś tak nie chcę naciągać. No nie wiem czemu. Znaczy ja akurat mam tą gumkę z tą gumką, ale no, wolę do sprzedaży użyć lepszej jakości gumki mimo wszystko. Słuchajcie, ja zawsze mam jakieś akcje. Idę sobie, uśmiechnęłam się do pana bezdomnego. Przywitałam się. On się mnie... Ale poszło. I ten... dobra. Może teraz mnie już słychać? No i ten pan się mnie o coś pyta, ale tak nie do końca zrozumiałam. Mówię mu, że nie mam kasy, że nie mam gotówki. A on mi mówi, że on nie pyta się mnie o pieniądze, tylko czy mu kupię jakąś kolę. A ja mu mówię, taka zwieszona kurdeca teraz, mówię, nie dzisiaj, okej? Okay? Ale tak jakoś... A się pan do mnie cieszył z auta. No, ale tak jakoś... Nie wiem, się tak tu kręciłam wokół i tak sobie myślę, kurczę, gdzie to jest jakiś sklep? Dobra, poszłam do Grexa. No bo oczywiście te wyrzuty sumienia, nie? Zawsze. Ja to, mnie to łatwo, żeby komuś pomóc. No, poszłam do Grexa, kupiłam mu kolej. Jeszcze do pani mówię, a niech pani jeszcze dorzuci tego pączka. No i zaniosłam panu, pan był przeszczęśliwy. No. A, wiecie. Ja od tego nie zubożeję, a gościu będzie miał przynajmniej start dnia fajniejszy. I tak na pewno w życiu łatwo nie ma. Dobra, idę do następnych lumpków, bo już widzę następne. Dobra, myślałam, że coś zjem tutaj w tym... The gate. Widzicie? Ale nie zjem tam nic ciekawego. O, wiem gdzie pójdę. Bo jestem tu. Tam, jak macie ten kościółek... O, a z tym panem w windzie jechałam teraz. Jak macie ten kościółek, to tam jest taki ogródek. I zawsze jestem go bardzo ciekawa. I słuchajcie, zawsze o tym zapominam, jak tu jestem. Więc teraz po prostu sobie pójdę. Krzysiek mówi, że tam był. Że całkiem fajnie. No i ja też chcę zobaczyć, jak tam jest. A zobaczcie, bo tu są groby i jest ten kościółek. Ja się po prostu chyba tam przejdę, jak się tam da wejść oczywiście. Ale tam ktoś jest, czekajcie. Tam jest ktoś kościelny, no. Tam jest jakiś ksiądz. Dobra, pójdę sobie tam kiedy indziej, bo ja wiecie, jestem taka nieśmiała, wstydzę się. Nikt mi nie wierzy, że jestem nieśmiała. To znaczy teraz już nie jestem. Ale przez całe życie ja kiedyś byłam bardziej nieśmiała i to naprawdę byłam tak wewnętrznie nieśmiała. Mimo, że zawsze pyskata, wygadana i tak dalej, to byłam mimo wszystko nieśmiała. A tędy pójdę. Teraz już tak nie jest. Teraz... No, ale jak ja mam taką chwilę, że czuję się nieśmiała, to nikt mi w to nie wierzy. Gdzie to zielona? Idę. Idę, bo wszyscy idą, to ja też idę. To się tak chodzi. O, teraz dopiero się zielone zaświeciło, a już jestem na drugiej stronie. Dobra, idę do Fridays, po prostu tam, gdzie byliśmy ostatnio z dzieciakami zjeść. I tam zjadłam to pyszne takie coś. Teraz będę miała problem, co zamówić, bo mi się zdawało, że zamówiłam coś innego. A cena była inna, tak jakby niższa. Później musiałam zapłacić, w sensie mniej. Już to było w karcie, więc ja nie jestem teraz pewna, co to konkretnie było, ale to było naprawdę przepyszne. Pamiętacie, jak to chwaliła mnie? Coś tam... loaded fries, coś takiego. Tylko które loaded fries?
Słuchajcie, na razie tu nic nie zjem, bo one tu są z reguły od 11.30 pootwierane. Fajne jest też. Patrzyłam na ten chicotto. O, już znikło. Jakieś meksykańskie jedzenie, też tam coś fajnego znalazłam. Się zastanawiałam, czy tam nie wyjść, bo tam jest po prostu bardzo ładnie. A ten Alchemist, czekaj, zobaczymy, czy tu też coś mają. Dobra, coś tam nie by było, ale to ja później wrócę do tego Fridays, na to moje ulubione jedzonko, chyba że się gdzieś po drodze zahaczę gdzie indziej. Albo do McDonalda pójdę. Nie chcę. Muzyka na muzyce. Tam pani śpiewa i chyba gra. Tutaj też coś się dzieje. O, pan cię gdzieś pięknie śpiewa. To jest ten pan, którego ja już tutaj kiedyś słyszałam. Słyszycie? Pan ma w ogóle bardzo podobny głos do Franka Sinatry. Ja już to któryś raz chyba mówię, z tego co pamiętam. I tak, na pewno. Na pewno ma podobny, tak uważam. I śpiewa bardzo ładnie. Dobra, idę do tego Fridays, bo głodnam. Zobaczcie, jestem w TK Maxx. Zobaczcie, jak to jest szpetnie uszyte. Widzicie, tu się szwy rozchodzą, widać całą nitkę, jak to wygląda. W ogóle to jest cała pozaciągana, ale to już szczegół. I zobaczcie, i to jest... już nawet nie chodzi o skład, bo ja też z różnych szyję, tylko że ja z recyklingu. Ale zobaczcie, i to jest promocja 2,50, nie? U mnie jedna kosztuje 2,50, handmade zrobiona porządnie, a nie po prostu taki szajs. A tu jesteś całkiem fajna, Ted Baker. A na ile kosztuje to od Ted Baker? Ja nie pamiętam. A, 4. No. To jest całkiem fajna. No ale sami rozumiecie, wiecie o co chodzi, że te scrunchies, one są tak szpetne, tak krzywo uszyte. W ogóle techniką jakąś, nie powiem skąd, bo ja szyję z jednego kawałka materiału, a tam widziałam po prostu z jednej strony szef był i z drugiej strony szef był, więc... No, takie zboczenie zawodowe. Dobra, dotarłam, a mnie chyba znowu prawa autorskie zjedzą. Dobra, czekam na kelnera, kelnerkę. Dobra, zmieniłam zdjęcie, złożyłam zamówienie i zmieniłam miejsce, bo ja to mam takie jazdy z miejscami. I tu się dużo lepiej czuję. O, mam znowu widok na Newcastle. Chyba jednak jest troszkę inny niż ostatnio, ale też będzie spoko, myślę. Dobra, pojadłam, teraz idę na autobus. Tym razem zapłaciłam na piwek. Kto nie zna historii, odsyłam was do... Ojejku. Nie wiem, 3 vlogów wcześniej. Nie pamiętam, który to był odcinek. Ale była tam historia na temat napiwków. A tak w skrócie, jak ostatnio byliśmy tam we Fridays, to po prostu zapomniałam napiwku zapłacić, co mi się po prostu nie zdarza. No i się tam troszeczkę uśmialiśmy. Powiem wam, jest dziwna akcja, bo kiedy chcę zapłacić w autobusie kartą za bilet, to mi to nie działa. Nie przyjmuję w ogóle płatności. Normalnie w aplikacji mogę sobie mobilne bilety kupować. Normalnie w sklepach płacę. Teraz też przecież płaciłam tą kartą za jedzonko. I tylko w tych autobusach mi nie działa. I nie wiem, co jest. Ale dobra, ale kupiłam sobie po prostu mobilne bilety i będę ich po prostu używać. W ogóle siedziałam tam w tej knajpie, jadłam i mi internet nie działał, a ja tak jestem sama, to ja lubię sobie coś poczytać, coś pooglądać. No ale coś mi internet szwankował, bardzo mi szwankował. No nic, trudno. Ale przynajmniej zjadłam w spokoju. Wiecie, nie powinno się korzystać z mediów podczas jedzenia. Ale tak jak mówię, jak dziś jestem sama,
i gdzieś sobie po prostu, chociaż nie zawsze, bo czasami właśnie mam ochotę posiedzieć, poobserwować ludzi, ale to zależy. Dzisiaj miałam ochotę sobie akurat coś tam poczytać, no ale nie poczytałam. Coś tam poczytałam, ale tak wiecie, nie tak jak chciałam. Dobra, idę na ten przystanek, bo chcę wcześniej zajechać do domu. Ponieważ chcę wziąć książkę z biblioteki od Amadeusza, bo musimy iść zaraz po lekcjach. Chcę, żebyśmy poszli prosto ze szkoły do biblioteki, bo już dzisiaj trzeba oddać i dlatego tak nie wiem, mogłabym się tu jeszcze godzinę sobie połazić, ale wiecie co, ja nie brałam kawy teraz w tym Fridays. Niby w Greksie mogłam teraz wziąć, ale nie. Nie, jadę do domu, przygotuję książkę, już jeśli co raczej na razie nie będę aż do 17, a tam w ogóle jeszcze z wczoraj jest obiad został, bardzo dużo zrobiłam, a mi to też jadł to na śniadanie, to co wczoraj na obiad, a on bardzo lubi, bo to jest brokuł, makaron i sos taki śmietanowy, tylko że ja robię śmietanowy plant-based. I on to, aha, no i czosnek jeszcze. No i on to bardzo lubi. No i że zrobiłam tego bardzo dużo, to jeszcze, a mi będzie się cieszył, bo będzie miał na obiad, a ja nie będę musiała obiadu gotować. A Krzysiek przyjedzie z pracy, to sobie coś po prostu zrobi. On w ogóle ostatnio obiadów za dużo nie je, bo na mieście się stołuje. Słuchajcie, i tak, no coś tam skubnie w tym domu, ale niewiele. No. A zresztą ręce ma, to sobie ugotuję po prostu. No i dobra, mój... No, no i chciałam jeszcze powiedzieć, że się w domu tej kawy napiję. Dobra, idę. Idę, wsiadam do góry. Wsiadam do góry. Wsiadam do góry, no. Dobra, ja jestem w domu i pokażę wam, bo weszłam na chwilę do Primarka. Tak po prostu przy okazji. A patrzcie, ja mówiłam wczoraj Ewelinie, że w Primarku nie kupuję. Nie no, czasami się zdarza, ale staram się nie kupować w takich miejscach, ale dobrze. Pokażę wam, bo trafiłam taką mega promkę. Były wieszaki z Reduced, w sensie z bardzo obniżonymi cenami. I trafiłam na parę fajnych rzeczy. Ja nie pokazuję bielizny, ale dobra, stanik sportowy sobie kupiłam. A on kosztował funta. Akurat musiałam sobie kupić. Tutaj wyczaiłam koszulkę. Kupiłam ją z przeznaczeniem dla Krzyśka. Takie o, jak widzicie, znowu za funcika. Duża jest bardzo. Taką jakąś bluzkę poliestrową, świecącą, ciekawe czy wygodną. Nie, może być wygodna, bo ona pod spodem ma taki fajny, ja mam coś podobnego z tego i to jest nawet całkiem przyjemne dla ciała, pamiętam. I ona kosztowała chyba dwa funty. Tu kupiłam spodnie. Proszę się rozwinąć spodnie. O, nie tak. No i one wyglądają w ten sposób. No patrz, nie, jednak tyłem pokazałam. A przód jest tak i on ma tu to takie wiązane. Jest to, słuchajcie, rozmiar 38. O, widzicie, też za 2 funty. Nad nimi się zastanawiałam i już byłam przy kasie i się po nie wróciłam. To jest rozmiar 38. Ja tak właściwie powinnam 36 nosić. Kiedyś nosiłam 34. No gawki są bardzo długie i są, widzicie, brudne. Ale to można wyczyścić. To jest po prostu kurz z podłogi, ze sklepu. Myślę, że będę musiała skrócić te nogawki, a tu mam nadzieję, że w pasie będzie ok. Dobra. Kupiłam sobie opaskę, którą ostatnio oglądałam i się zastanawiałam, czy sobie ją kupić za 2,5. I najfajniejsza rzecz. Najfajniejsza rzecz. Ja kiedyś bardzo mi się podobała ta bluza. Szkoda, że nie ma kapturka, bo tutaj kaptury to się bardzo przydają w UK, bo często pada. A taka eskę kupiłam. I wiecie co? I ta bluza mi się kiedyś podobała. One normalnie kosztują 14 funtów, te primarkowe. A wiecie, że ja lubię te primarkowe bluzy z tymi różnymi takimi
Ala dziełami sztuki, słuchajcie. No, koło sztuki to nie stało, no ale jednak ten wizerunek jest zawsze fajnie przedstawiony. I ja te Primarkowe bluzy lubię, proszę bardzo. Jest Wenus. I wiecie, ile ta Wenus kosztowała? 4 funty. Tak. A coś jeszcze kupiłam. Aha, kupiłam sobie coś takiego na telefon, żeby nie zgubić, bo ja ostatnio wszystko gubię. I tu są... I tu jeszcze co kupiłam. Wysypiemy, ubrudzimy bluzę. Bo to są te kredy, o których Wam mówiłam, co kupiłam na Granger Market. I te. I kredki. Do rysowania po materiale. No i z 5 metrów gumki kupiłam. No to już powinna być ok. To już będzie ok. Czekajcie. No i jechałam obejrzeć materiały, ale materiałów nie było żadnych. Przeszłam kilka tych lumpków, ale nic fajnego nie trafiłam. Takiego, co by mi się bardzo spodobało. No ostatnio dużo tych materiałów kupowałam. Nie, nie będę pokazywać tego bałaganu. O, tam też materiały widzicie. W rogu leżą już poprute, już przygotowane do tego, żeby na nich rysować. No patrzcie, pokazuję Wam ten bałagan. No, także materiałów dzisiaj nie kupiłam. Ostatnio kupiłam bardzo dużo materiałów. Dobra. Ale kupiłam to w Primarku, pojadłam. Idę teraz do biblioteki, stwierdziłam... tu się przeniosę, tu bałagan, no tak nie widać. Ja sobie wymyśliłam, że pójdę teraz zanieść tą książkę do biblioteki, bo Ami i Tymon są... Ami pojechał na rowerze do szkoły, a Tymon pojechał na hulajnodze i już nie chce ich na tym sprzęcie do biblioteki targać, bo... Nawet nie wiem, gdzie by to zostawili, tak prawdę mówiąc. Więc teraz pójdę, oddam tą książkę za Amadeusza. O, antenki. Oddam książkę za Amadeusza, a jak będzie chciał sobie następną wypożyczyć, to pójdziemy w, nie wiem, we wtorek na przykład i sobie wypożyczę, jaką będzie chciał książkę. No i prosto z tej biblioteki będę szła do szkoły, także już będę zaraz wychodzić. Kawę wypiłam, do urzędu zadzwoniłam, bo musiałam dzisiaj do urzędu zadzwonić. No i co? No i to w sumie tyle. Zakończę chyba tego vloga. Jeżeli coś by się jeszcze dzisiaj ciekawego działo, to albo Wam dogram, albo po prostu zobaczycie w kolejnym filmie. No i tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo proszę o lajki, subskryby i udostępnienia. Trzymajcie się, pa!